Dzień dobry wieczór, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka Cloud MMA 4, a jesteśmy na pierwszej konferencji po naszym panelu. Niestety my tym razem nie będziemy wojować, ale wojujemy słowem i to bardzo mocno, bardzo głośno. Jest ze mną piękna, wspaniała, najlepsza La Luna. Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ale posłodziłam. No co, Moniszka? Odpaliła się dzisiaj bardzo. A nie, to nie było bardzo, troszeczkę. Myślałam, że wyjdzie na face to face, że pokaże troszeczkę charakteru jaja. Przyszła do tego świata, myśli, że będzie tutaj, wiesz, wojować, robić siebie gwiazdę królową. Gdzie jest ta królowa? Gdzie jest ta korona? Gdzie jest ta korona? Bała się, że jej zabiorę, dlatego nie wyszła. Słuchajcie, Gosia ma urodziny, ona tu przyszła ją tylko i wyłącznie upokarzać, poniżać. A więc musiałam tutaj przyjść i troszeczkę powiedzieć, bo naprawdę jest bardzo dużo brudów na nią. Ja brudów nie wypierdalam, ale strasznie zakłamaną osobą. Hipokryzja, no już nie będę się powtarzać, bo to wszyscy już wiedzą. I tyle w temacie, no przyszłam gości i zrobiłam piękny tort, jak widzieliście. No, myślałam, że dziewczyna, wiesz, troszeczkę zachowa tej kurwa klasy, ale ona wszystko do wszystkiego kieruje tak, żeby go się upokorzyć i poniżyć. Zero, zero klasy, ale kombinuje bardzo dobrze, no bo zobacz, nam weszła, my miałyśmy przygotowaną niespodziankę, zobaczyła kwiaty, zobaczyła... A jej niespodzianka jej nie wyszła, bo tutaj praktycznie wszyscy siedzieli i nikt z nią nawet nie zaśpiewał tego 100 lat. Po prostu to było nieszczere. My zrobiliśmy to, ja specjalnie jechałam 450 km z Wrocławia, czy tam 350, piekłam tort dla Gosi, żeby przyjechać jej to dać, a ona co zrobiła? Wyszła tu i na patencie chciała to zrobić, także to jej nie wyszło. Chciała skraść nam show, nie udało się, na szczęście, oczywiście. Mam nadzieję, że podobało wam się śpiewanie. Za wcześnie oddałam ci mikrofon. Tak? O to przepraszam. No. Ja za wcześnie po prostu podsunęłam ci mikrofon pod usta i nie dokończyłam śpiewać. A tak ładnie przygotowane było. Powiem ci, że ona bardzo fajnie kombinuje, bo na początku, wiesz, była taka przeciwna tym wszystkim freak fightom, chciała zbojkotować galę. Ja też tak uważam. Ona to zrobiła postępnie, bo już przed zbojkotowaniem, taka inteligentna nie jestem, gali planowała, żeby wyjść z Caroline Derpiński, także to jest wszystko na patencie. To jest kłamczucha, ona ma, ją kierują, także słuchajcie ludzie, przede wszystkim jak można do kogoś powiedzieć, nie podchodź do mnie, bo mnie HIV-em zarazisz. Słuchajcie, wiele ludzi męczy się z tą chorobą, jak można do człowieka tak powiedzieć? Dlatego dostała w ryj i niech się cieszy, że nie dostała mocniej w ryj. Ona poniża ludzi, ona myśli, że jest najlepsza, chce zabłysnąć, a niestety jej na to nie pozwolę. Powiem ci, że jest bardzo sprytna. Oprócz tego, to co mówisz właśnie, tych słów i tego, co ona robi, kombinuje jak żmika, kombinuje i... To nie wyjdzie. Pamiętajcie jedno, że ja też jestem tutaj w tym. Ja nie chcę z nią walki. Broń Boże, nie przyjechałam tutaj, żeby wyrwać z nią walkę, ale chciałam stanąć z nią face to face, żeby w twarz powiedzieć, że rozwaliła małżeństwo pierwsze swojego męża, że stanęła za oprawcą, który odbywa karę więzienia za znęcanie się nad kobietą i dzieckiem. Wygonić chciała dziewczynkę z miasta, która bardzo mocno psychicznie to odczuła. Była za to pociągnięta do odpowiedzialności w sądzie. Więc ta kobieta jest bardzo zła, ona nie ma serca, nie ma godności, nie ma niczego i chciałam jej to powiedzieć w twarz. Nie wyszło, musiałam się wydrzeć. I tak to ludzie usłyszeli, bardzo mnie to cieszy. Słuchajcie, naprawdę nie ufajcie tej żmii. Ja uważam, że ludzie popełniają błędy i każdy ma do nich prawo. Jak najbardziej przede wszystkim też się na nich uczyć i stawać się coraz lepszym, jeszcze lepszym i najlepszym. Jak to stanie się z tą osobniczką? Nawet ciężko wypowiada się mi, wiesz, imię i nazwisko. Mańka, bo... Mańka hipokrytka, nimfomanka. Mańka, hipokrytka, nimfomanka. Skąd wiesz, że nimfomanka? Ona lubi kobiety, ona lubi wszystko, ona żyła z kobietami. Ona udaje teraz, słuchajcie. Do mnie się odezwała osoba nawet, krzyknęła 50 tysięcy za to, żeby ujawnić jej... Naprawdę? Zresztą? Dokładnie. Ja nie chcę tego, bo wiesz, jak ja jestem, ja nie wyciągam brudów. Pewnie ta sama osoba, co do mnie. Dokładnie, ale dopóki ona się nie uspokoi, niech uważa, naprawdę niech uważa. Bo już dzisiaj powiedziałam, masz dowody, ona dobrze wie, że ja mam dowody. Widziałaś, jak ucichła, widziałaś, jak nie wyszła do face to face'a. Dlaczego? Bo się kurwa boi. Ona Gosię wzięła, bo Gosia myślała, że ją przeprosi na środku i ktoś to łyknie. Gówno, musiałaś to zrobić, żeby uratować swój wizerunek, bo nie chciałaś tej gali, kurwa. No, ludzie, wy nie jesteście debilami, wy jesteście naprawdę mądrym narodem u nas w Polsce. My jesteśmy mądrym narodem, my stoimy twardo na ziemi.
nie dajcie się utłumić, omotać, otłumić tej kurwa hipokrytce. Niech ona wypierdala z tego świata, krótko. Wiesz co, powiedz się, tak. Ale jest potrzebna z jednej strony, bo ona robi, ona jednak robi robotę. Pokazuje nam, czego nie powinno się robić. Ale co? Co nam pokazała, że nie powinno się robić? Jak powinna się zachowywać kobieta, czyli w przeciwieństwo... Ale ona się w ogóle dobrze nie zachowuje. Zachowała to się fajnie Gosia tutaj. Bo ze względu na to, że ona i tak ją kurwa poniża i się z niej wyśmiewa i wchodzi w świat, w którym ona już nie jest, to i tak Gosia siedzi prosto. Jakby ona ze mną siedziała na panelu, to uwierz mi się, żeby ona spadła z tej sceny. Moim zdaniem sam fakt tego, że powiedziała, dała w prezencie studia, to jest tak upokorzające, Gosi, to jest tak upokorzające. Taki wstyd zrobiła kobieta kobiecie. O kurwa, ty. Jechać tą... Nie knij tak, bo będę musiała wypipkać cię. Jechać tą kurwą hipokrytką. Jazda z nią do spodu, wypierdala. Bo ja zaraz ujawnimy brudy na ciebie, to kurwa, zobacz jak ci... Nie chcę już gadać dalej. No. Ja się tylko śmieję z tego, że nie mogę jej zatrzymać, wręcz przeciwnie. Nie mogę tej baby, nie? To takie upokarzanie drugiej kobiety, to jest gorsze niż nazwanie, tak jak ty mówisz, no, używając... Nie, ja bym wolała, żeby ktoś mi powiedział, wypierdalaj, bo ci łeb rozjebie, przepraszam za przeproszeniem, niż ktoś mnie upokorzy, że mi studia, to, że jestem nieinteligentna, że jestem dzbanem, że to, że tamto, no jak ona podchodzi w ogóle do tego. No ona do mnie mówi, ty, bo mnie nie pluj na mnie, bo mnie HIV-em zaradzisz. HIV-em, wiesz co to jest powiedzenie dla człowieka? HIV-a to ona ma, kurwa, po tych wszystkich, kurwa, swoich kochankach. Luna, nie chciałabyś stanąć z nią w oktagonie? To jest do zrobienia. Ja miałam, nie byłam w formie. Na to. Słuchaj, ona przecież miała ze mną teraz walkę mieć. No nie wyszła, bo wiedziała, że w łeb by dostała. Ona sobie bierze słabszych zawodników, żeby pokazać, że niby idzie sportowo do góry, ale spokojnie. Ale moim zdaniem, słuchaj, ja ją sprowadziłam parę razy do parteru i ja, wiesz, zdziwiłam też się bardzo werdyktem sędziów. No. W pierwszej minucie jest do rozjebania, tylko musi mieć przeciwniczkę do siebie dobraną. Ty jesteś 10 kilo lżejsza, 10 centymetrów niższa i to nie był twój czas. I tyle. Nie, był trudny okres, mimo wszystko. W życiu problemy, stres i tak dalej, to cię zjadło. Ja myślę, że na drugiej walce do rewanżu powinna stanąć ją. Nie, chcę właśnie, nie, wiesz co... To, kurwa, jest nudny, nie dawajmy jej walki, ona wypierdala z tego świata. Dobra, oprócz tego, co się działo na tym panelu właśnie u mojej byłej przeciwniczki, która walka jest według ciebie najbardziej ekscytująca? Że... No. Nie wiem, czy mnie w ogóle interesują te walki tutaj. Ja patrzę na siebie, wiesz o co chodzi? Linkiewicz i... Chodź! A ty, chodź tu! Chodź tu! Alanku, ty z boczuchu! Gdzie ty się patrzysz? No chodź na chwilę! Artur, proszę cię, daj go na chwilę! Na chwilę, ale na chwilę! Na chwilę! No, co ty będziesz się prosić? Zobacz. Ja do zalonki przyjdę. No dziękuję. A do mnie nie? Nie, mi pod YouTube zablokują. Dobra, co tam? Alanku, co tu robisz? No nic, będę popatrzeć na te fajne te. O, ty! I tyle, i uciekł. No. A ty miałeś tak zrobić? Nie, ja nie umiem. A ty umiesz? Dobra, kotu, ja się zawijam, bo to nie mój w ogóle, wiesz, nie moja walka. Ja przyjechałam tu z torcikiem. Z torcikiem. I to tyle. A sama piekłaś torcik? No gdzie, kurwa, ja? Ale sama go, wiesz, projekt. Mój projekt, widziałeś jaki ładny? Zrobiłaś piękny, zdjęcie? Przepiękny, nie zdążyłam. A masz? Podeślesz mi? Dobra, dziękuję ci kochana za rozmowę. Mam nadzieję, że zobaczymy się w oktagonie, że zobaczymy cię w oknie. My nie. Nigdy ja z tobą nie chciałabym za bardzo, bo to bardzo cię lubię i po prostu uwielbiam twoje właśnie charyzmatyczną osobowość i twoje największe... Dziękuję. Trzymajcie się.